Pierwszy w naszym mieście slam poetycki, czyli słowno-muzyczny pojedynek, odbędzie się w artystycznym Zagłębiu w Centrum Kultury i Sztuki w sobotę 29 lutego o godzinie 18. Inicjatorami wydarzenia jest grupa młodzieżowa Young Heroes. Slam poetycki to, tak najprościej mówiąc, pojedynek poetów, w którym kluczową rolę odgrywa również publiczność, bo to ona zadecyduje o tym, kto wygra ten pojedynek. Jak wygląda taki pojedynek? Czy te osoby, które występują, przygotowują się? Czy ten tekst jest dopracowany, wcześniej zgłaszany? Czy może bardziej przypomina to stand-up, gdzie jest tworzony na bieżąco? Zdarzają się teksty improwizowane i jest to na pewno coś, co publiczność przyjmuje z dużą radością, bo najczęściej te improwizacje są takie zabawne, więc również tutaj ważną rolę odgrywa to, że jakby te występy są bardzo kierowane do publiczności. Liczy się właśnie ten kontakt, który autor nawiąże, to czy na przykład wzruszy publiczność, czy doprowadzi do łez śmiechu. Także właśnie te improwizowane teksty są bardzo dobrze przyjmowane, natomiast najczęściej wydaje mi się, że jednak autorzy przygotowują szybciej te teksty i również warto podkreślić, że właśnie to nie jest jeden tekst, tylko warto mieć przygotowanych kilka, bo jakby ten cały pojedynek odbywa się w kilku rundach, jeśli się przejdzie dalej. A skąd pomysł na organizację takiej imprezy w Tczewie? Pomysł stąd, że w zasadzie w Tczewie takiego wydarzenia jeszcze nie było, a jest ono bardzo popularne w innych miastach, najczęściej w większych, więc stwierdziliśmy, że warto przedstawić tczewskiej publiczności również taką dawkę poetyckiej, no w zasadzie zabawy. Jest to forma konkursowa, czy przewidziane są nagrody? Tak, dla zwycięzcy jest przewidziana nagroda finansowa, ale również pojawią się m.in. upominki od ciekawej kawiarni z Gdańska. Sięga tam, gdzie szczyt Parnasu. Dźwięczny, wonny, twardy, czysty. Słów niezwykłych piękny zasób. Jeśli wszystkie je wypowiem i się dobrze przy tym skupię, uciekajcie lepiej, bowiem będzie padać trup przy trupie. Niczym hokejowy krążek nadlatuje wierszy seria. Tylko nie wiem, czy z nią zdążę, bo już pada mi bateria. Coś wibruje, wskaźnik miga. Znika wszystko z ekraniku. To jest przeciw mnie intryga. Spisek lobby prozaików. Jak można się zgłaszać i czy jeszcze można się zgłaszać do udziału w wydarzeniu? Zgłaszać się można tak naprawdę do 15 minut przed samym wydarzeniem, ale bardzo zachęcamy do jednak na przykład wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na Facebooku na naszym wydarzeniu, czyli Apokaliptyczny Slam Poetycki. I też na przykład można wysłać do nas maila po prostu z imieniem i nazwiskiem, właśnie z wyrażeniem chęci udziału i wystąpienia w slamie. Slam to jedno wydarzenie, ale do niego podłączony jest również koncert. Kto wystąpi i z jaką muzyką? Wystąpi młodzieżowy zespół z Trójmiasta, Firia. Już dzisiaj właśnie porównałam ich do młodych Dorsów i chyba mogę to powtórzyć i się pod tym podpisać, bo właśnie naprawdę przyjemnie grają i już kiedyś występowali na naszym wydarzeniu i wszystkim tak bardzo się podobało, że stwierdziliśmy, że musimy ich zaprosić jeszcze raz.